Siema, z tej strony Agrolnik TV. Witam oto was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj jedziemy sobie po nowe nabytki. Słuchajcie, kochani, dostaliśmy kredyt 50 tysięcy. Rozumiecie to? Dorobek życia. 50 tysięcy. To ja już kupiłem nowe nabytki. Kupiłem pole, łąkę, przetrząsacz i jeszcze zaraz zobaczycie, jaki fajny nowy nabytek. No to gdzieś się chyba tu jechało. O kurde. Gdzie to się jechało teraz? Ale on chodzi. Chyba tu się skręcało? Kurde, nie pamiętam drogi. Ja pamiętam, że to jakiś rolnik mi tu sprzedaje stąd. Aj, zostawcie łapkę w górę. Bo teraz będę się starał dla was nagrywać. Lego przywracam do życia. Kawili je jadę, bo ten licznik to zepsuty. Raczej się tu gdzieś rozglądać. O! Dobra, idziemy. Patrzcie, nowy nabytek. Aż zrobię screena. Dobra. Widzicie? To jest taki nowy nabytek. Dorobiliśmy się. Tutaj przejadę sobie kawałek. Już z gospodarzem się wszystko dogadałem tak naprawdę. Poza odcinkiem. Tak naprawdę przyjechaliśmy już tylko po kombajn. I pociągnik. Zetor 5211. Ja długo czekałam na nowy ciągnik. Dobra, cofamy. Powolutku. Tu gospodarstwo jakieś ma coś w garażach. Pewnie ma rolnik. Jak ja. Ojej, po słonecznikach lekko przejechałem. To nie wiem, czy się wyrobię. To wycofam. Taki kombajn, a nie żaden inny, bo taki był najtańszy. Jednak musiałam wziąć najtańszy kombajn, bo no wiecie, no. Kurde bele, bo komuś przypierdzielę. Ceny duże, wszystkiego. Zarobku z tych pól za wiele to ja nie mam. Ale widzicie, 52,11. Dobrze, kupiłem go chyba za 30 tysięcy. Kombajn za 2000 kupiłem, no dlatego go wziąłem. Bo bardzo stary dlatego, ale odnowiony. Łąkę to tam kupiłem za chyba 13 tysięcy. Zetor 30, chyba nie wiem czy mówiłem. Łąka 13. Czekajcie, no nie pamiętam tych cen. Wiem, że przetrząsek do siana kupiłem za 800. Łąka za 13 tysięcy. 13 z coś tam z groszem. Oj, co się dzieje? Wszystko tu podpięte? Podpięte. To co, on nie daje rady? Wciskam pedał do podłogi, patrzcie, widzicie? Pedał w podłodze. A on co? Kurna. Gamon jeden głupi. O, ta tutaj łąka, o ta.
Tato tutaj dorowo. No joju, kochany, co się stało? Co tu się stało? Co to kurna ma dziś być? Co to się stało? Tylko rura. Tam lekko się wyklepie. Kurna gamoń jeden stawił otwarte to. A to kurna gamoń. Gamonie tu żyją. Dobrze, się nic wiele nie stało, tylko się ta rura lekko wygięła. Bo mnie tu tak ciepło, że ja nie. Ja myślę, co tu się dzieje? Gamonie jedne. Rozkładamy, bo teraz robimy. Opuszczamy. No i włączamy. Mówi, że wszystko sprawy takie, że tylko teraz iść i kosić. No to kosimy. Bo jak to kosić? Nie wiadomo jak. Kurde, grabiarka postawiona. Nareszcie mamy swój kombajn. Nie trzeba prosić sąsiadów. Kurde, bele. Dobra, no to cofnę. Wyłączę kombajn. No i idę pociągnik. 30 se weźmiemy. Stoi, już czeka. Ale pali! Kurde. Dzik. Pierun jeden. Szybko to przesuniemy, lekko. I zaraz pod wóz. Wóz to nie sus. Nie da się? Kurde, zaczep się zgiął z przodu. Nie da się. Jakby to pierun szczelił. Nie piorun, tylko pierun. Żeby nie było potem na mnie. Tutaj, kurde, bele, żeby nie zaczepić tam. Dobra, zaraz cofniemy, tylko przejedziemy ten kawałek. Zawsze lepiej, że to przesunęliśmy, bo ten tak se przejadę. O tutaj. Tutaj lekko się zgniecie, ale to tam mniejsza. Czekajcie, zobaczycie na tych polach to samo. Rośnie, to dobra. Ale sobie jedno skusimy. Bo to widzicie, kurde, taki kojban. Kombajn. Kojban to ja mówiłem, jak byłem młody bardzo. Mały wręcz. No tutaj to przejadę, już trudno. Trudno, lekko się zgnietło. Tutaj też dalej jedymy. Też się lekko zgniecie, ale to tam wiecie, tam kurde bele. Jakiś gamoń sadził te drzewa. Gamonie we wsi. Tekst od Adama Mechanika. Polecam. Miły człowiek. Kurde, żeby zetru się tam nie nagrzał. Ale nie, no idzie. Fajnie robota. Pięć
50%. Raz w koło to praktycznie pół zbiornika. Ale dobrze, że dali ten kredyt jednak, bo to wiecie, kurde. Swój sprzęt, swoja robota. Nie trzeba czekać, tylko od razu się robi. Tak samo kosiarkę mamy, grabiarkę mamy, prasę mamy, przetrząsarkę mamy, tu już możemy nawet w trawę iść. Malutka łąka, ale to tam wicie. Kurde. Dobrze będzie. Podniesiemy. No może... Dwa zbiorniki może będą. Z tego pola. Tu już jest pełny wóz. Dojdziemy tak, żeby był pełny wóz i to wyspiemy. Dobra. Cofnę to 30 na szybkości. Wspomniałam jej zgasić. Ja to jestem mądry, nie no. Tam Zytor chodzi na full obrotach, kurde bele. Szybciej, pal 30. Bo Zytor tam się stygnie. Kurde. To jakiś łopon, ciulwy, co to? Na full gazie ją ciśniem. No, także Lego Farma powraca. Sorry, że tak mało mówię, ale zaschło mi w gardle. Czekajcie, napiję się. Ach, dobra, picie. No to ciśniemy dalej. Zobaczmy, to 13 minut odcinka. O, to skończymy to pole tam. Powiem wam, że kombajn nie największy, ale się sprawuje. Tutaj mi większego kombajna nie trzeba brać. To jest jednak dobra machina. Widzę, że będzie pracować u mnie bardzo długo. Ale jak mam już zatora, to uhuhu. Perfekt. A już dobrze wiemy, że będzie sadownictwo w farmingu 22. Także ja się nie mogę doczekać. Kto dotrwa do tego momentu, niech napisze hashtag farm. Niech napisze hashtag FS22. Zobaczymy, czy ktoś dotrwa do tego momentu. Będę sprawdzał. Może niedługo jakiś konkursek dla was? Na przykład Pace of Card 20 zł. Co wy na to? Ale konkursy będą robione na Discordzie moim. Nie tutaj. Na Discordzie. Także będę sprawdzał, kto ile jest na nim.
Dlatego polecam już dołączyć do Discorda, bo będą konkursy. Mówię wam. Skończone. Fajrant. Tak samo jak już koniec wakacji. Znaczy koniec wakacji, początek wakacji. Zaraz żniwa. Ulubione moje klimaty. Zresztą właśnie pewnie też. Sobie cofniemy, już się ustawimy. Zgasimy zatora. No i ja będę kończył ten odcinek. Trzymajcie się, cześć. No i pa, pa. Następny odcinek to będzie koszenie łąki. Pa, pa.